Wydawnictwo Esprit przedstawia książkę Domenico Agasso Ksiądz Amort walczy dalej. Biografia egzorcysty ratyka. Życie księdza Amorta się odmieniło, gdy miał on 60 lat. Rozpoczęła się walka. Od tej pory odbywał misje i działał przeciwko złu na pierwszej linii, twarzą w twarz z wrogiem numer jeden. Nie spodziewał się tego ani nie planował. To taki psikus Boga. Sam mówił: Zyskałem sławę jako egzorcysta, ale prawdę mówiąc, jestem Mariologiem. I dodawał z ilonią, Mariolog, a nie Marsjanin, jak ktoś mnie przechrzcił, moją dziedziną jest mariologia, trwam blisko Matki Bożej uczepiony jej spódnicy. W ten sposób pod płaszczem Maryi ksiądz Gabriele rozpoczął nieoczekiwaną i nieprzewidzianą karierę, która trwała 30 lat, czyli aż do jego ostatniego dnia na tym świecie. Przestudiował wszystkie 21 reguł egzorcyzmowania i nauczył się ich. Napisane tylko po łacinie nie są dostępne dla wszystkich, służą wyłącznie egzorcystom. Pozwalają zrozumieć pewne podstawowe zasady. Na przykład, jakie słowa są najskuteczniejsze, aby utrudnić życie wrogowi, które należy wypowiadać jak najczęściej. Aż się go rozdrażni i osłabi. Ze swej strony zły duch również podejmuje środki zaradcze, usiłując zmylić egzorcystę. Normalne jest, że odpowiada, posługując się kłamstwem. Z trudem się ukazuje, aż egzorcysta wycieńczony, rezygnuje. Zdarza się też, że ofiara udaje chorą, a nie opętaną przez demona. Zły duch usiłuje się ukryć, aby skłonić egzorcystę do uznania, że już go pokonał. Stara się odciągnąć od siebie uwagę. Ksiądz Amort wyjaśnia. Niektórzy opętani mówią, że byli ofiarą przekleństwa, wiedzą nawet przez kogo zostało ono rzucone i w jaki sposób, według nich, może zostać zniszczone. Trzeba być jednak ostrożnym i nie zwracać się z tego powodu do magów jasnowidzów i innych szarlatanów, lecz tylko do sług kościoła. Nie wolno uciekać się do żadnych form przesądów ani innych niedozwolonych środków. Nie wolno też nigdy zapominać o tym, że demona pokonuje Bóg, a nie człowiek. Egzorcysta jest jedynie narzędziem. Tym, który naprawdę ocala, jest Bóg, tylko On. Jezus powiedział, że pewne rodzaje złych duchów można wyrzucać tylko modlitwą i postem. Dlatego egzorcysta, pamiętając o tych słowach, musi się starać wykorzystywać te dwa potężne środki, aby wybłagać Bożą pomoc w wypędzeniu złych duchów. Z tego też powodu, Egzorcyzmy należy odprawiać w kościele bądź w pomieszczeniach przykościelnych, absolutnie bez publiczności. W przypadku choroby opętanego, można je odprawiać również w domu. A zatem, modlitwa i post, ale nie tylko. Jak wyjaśnia ksiądz Amord, opętany również jest proszony o modlitwę za siebie, o ile jest w stanie fizycznym i umysłowym, to zrobić o post, o częste przystępowanie do spowiedzi i komunii świętej, zgodnie z radą księdza. Podczas egzorcyzmu powinien być skupiony na Bogu, zwracać się do Niego, z niezachwianą wiarą i pokorą prosić Go o uwolnienie. A kiedy jest jeszcze bardziej dręczony przez złego ducha, musi cierpliwie to znosić. Nigdy nie wątpiąc w Bożą pomoc, opętany powinien trzymać w dłoniach krzyż, a przynajmniej mieć go na widoku, również relikwie świętych, jeśli jest taka możliwość. Przedmioty te należy wykorzystywać z największą ostrożnością, aby nie wystawić ich na niebezpieczeństwo diabelskiego skażenia. Reguły dają też konkretne wskazówki co do zachowania egzorcysty. Niewiele słów i bezpośrednie pytania. Należy raczej nakazać duchowi nieczystemu, by milczał i odpowiadał tylko na pytania egzorcysty. Nie wolno dać się zmylić fałszywym odpowiedziom, na przykład takim, że jest on duszą świętego zmarłego lub anioła. Diabeł lubi kłamać i bawić się w chowanego ze swoimi wrogami, egzorcystami. Ksiądz Amort wymienia pewne pytania, których nie wolno pominąć. Egzorcysta musi zapytać złego ducha: Jak ci na imię? Jesteś sam, czy jest was wielu? Kiedy weszliście w tę osobę? Dlaczego postanowiliście opętać tę osobę? Trzeba oczywiście wiedzieć, z kim się ma do czynienia, patrzeć mu w twarz i nazywać złego po imieniu. Należy zdemaskować jego kłamstwa i zmusić go, by ukazał się tym, kim jest, żeby wypowiedział swoje imię. Co się tyczy innych tanich sztuczek diabła, dodaje się za takich jak śmiech, przekleństwa, obelgi, przedmioty, którymi w niewyjaśniony sposób opętany pluje. I inne gierki, egzorcysta powinien je uciąć, a przynajmniej lekceważyć. Musi też ostrzec swoich współpracowników, których powinno być niewielu, lecz dobrze przygotowanych, żeby nie zwracali na takie rzeczy uwagi i nie kierowali pytań do opętanego, lecz raczej modlili się za niego do Boga z pokorą i wytrwałością. Nie wolno okazywać słabości wobec szatana. Egzorcysta musi stawić mu czoła zdecydowanie, bez wahania czy nieśmiałości. Powinien być uzbrojony w wiarę, pokorny i przekonany. Z wodą święconą zawsze na podorędziu, gotów w każdej chwili pokropić nią opętanego, by przeciwstawić się również fizycznym atakom złego. Musi aż do znużenia powtarzać słowa, które najbardziej drażnią złe duchy. W ataku, który może trwać wiele godzin. Żadnego lekarstwa, ani innych środków dla opętanego. To działka dla lekarzy. Egzorcysta walczy wyłącznie słowem, najlepiej słowem z Biblii. Modlitwami, krzyżem, wodą święconą. Jeśli mamy do czynienia z kobietą, wyjaśnia ksiądz Amort, zawsze powinna być obecna jakaś zaufana osoba, aby mocno trzymała opętaną, gdy jest wstrząsana przez demona. Jeśli to możliwe, osoba ta powinna być z rodziny opętanej. Egzorcysta musi zawsze uważać, aby to, co mówi bądź czyni, nie stało się dla niego lub innych osób okazją do złych myśli. Na koniec egzorcysta nakazuje demonowi, aby powiedział, czy wszedł w dane ciało na skutek magii bądź przeklętych znaków, lub też przeklętego pokarmu, które opętany spożył. W takim przypadku powinien je zwymiotować. Jeśli natomiast zły duch posłużył się przedmiotami zewnętrznymi, musi powiedzieć, gdzie się znajdują. Po znalezieniu ich, należy je spalić. Trzeba poprosić opętanego, aby wyjawił egzorcyście pokusy, jakim zostaje poddany. Kiedy opętany zostaje uwolniony, należy go przestrzec, aby unikał grzechu. By nie dawać demonowi okazji do powrotu. W takim przypadku jego stan mógłby stać się gorszy niż przed uwolnieniem. Idź i ci odtąd już nie grzesz. Jan 8:11. Polecał Jezus tym, których uzdrowił z jakiejś choroby ciała lub duszy. Podobnie musi czynić egzorcysta. Wypowiadać te same proste i zdecydowane słowa, gdyż grzech. Otwiera drzwi diabłu. Tak brzmią zasady ogólne spisane po łacinie, obowiązujące wszystkich egzorcystów. Ksiądz Amor dopowiada. Ojciec Candido kazał mi nauczyć się ich na pamięć przed rozpoczęciem egzorcyzmowania. Są to fundamentalne reguły, chociaż później w trakcie walki wszystko się potrafi zdarzyć. Może się też okazać, że to, czego się nauczyliśmy, na niewiele się przydaje. W takich przypadkach można zrobić tylko jedno: wezwać pomocy wyjątkowej osoby. To oczywiście Maryja, niewiasta bez grzechu, której płaszcza niczym spódnicy egzorcysta Gabriele Amort uczepił się na całe życie. Nie potrafię powiedzieć, ile razy Matka Boża przyszła mi z pomocą. Była przy moim boku od pierwszego egzorcyzmu, a nawet wcześniej, od zawsze, w ciągu całego mojego życia. Został przecież poświęcony Matce Bożej przez księdza Alberioniego w czasie wojny. Ma na sobie niewidzialną, lecz nieprzeniknioną tarczę ochronną, o którą jego matka poprosiła założyciela Paulistów. Z tą tarczą stawia czoła demonowi. Za każdym razem, gdy wypowiada imię Maryi, wróg trzęsie się ze strachu. Tarcza ta jest dodatkowym orężem, tajemną bronią, która pozwala księdzu Amortowi stawać do walki bez lęku. Właśnie o to chodzi. Za każdym razem, gdy odprawiam egzorcyzm, Przystępuję do bitwy. Przed jej rozpoczęciem zakładam zbroje. Fioletową stółę, dłuższą od tych, które zazwyczaj noszą księża odprawiającym przeświętą. świętą, stułę często okręcam wokół ramion opętanego. Jest skuteczna, pomaga w uspokojeniu opętanych, kiedy podczas egzorcyzmu zapadają w trans, ślinią się, krzyczą, nabywają nadludzkiej siły i atakują. Zawsze mam ze sobą książkę z formułami egzorcyzmu po łacinie, wodę święconą, którą niekiedy kropię opętanego, oraz krzyż z osadzonym na nim medalikiem świętego Benedykta. To szczególny medalik, diabeł bardzo się go boi. Praca egzorcysty wcale nie jest przyjemna nie ma w niej nic fascynującego, przygodowego, ekscytującego. Być może dlatego jest tak niewielu egzorcystów. To walka na pierwszej linii. Twarzą w twarz z wrogiem. Wypędzajcie złe duchy, powiedział Jezus. Być może jest to najcięższa misja, jaka została wyznaczona jego następcą wszystkich czasów. O ile kaznodziejstwo. Celebracje liturgiczne, składanie świadectwa, ewangelizacja i udzielanie sakramentów są działaniami zapobiegawczymi. O tyle egzorcyzm jest praktyką represyjną względem zła. Chodzi o uwalnianie człowieka, o wykorzenianie z jego ciała wroga, który podstępnie objął je w posiadanie, aby zawładnąć człowiekiem i na wieczność oddalić go od Boga wiadomo, że zły duch nie zamierza odpuścić, porzucić zdobyczy, odejść od swego domniemanego zwycięstwa nad Bogiem. Reaguje więc brutalnością, wściekłością i przemocą. Podejmuje straszliwe ataki, które są niemożliwe do odparcia ludzkimi siłami bez pomocy z góry. Ksiądz Amor dopowiadał Paolowi Rodariemu: Bitwa trwa godzinami. I prawie nigdy nie kończy się uwolnieniem. Aby uwolnić opętanego, potrzebne są lata, wiele lat. Ciężko pokonać szatana. Często się ukrywa, maskuje, stara się, aby go nie znaleziono. Egzorcysta musi go ujawnić, rozkazać, aby wyjawił swoje imię, a później w imię Chrystusa. Zmusić do wyjścia. Demon opiera się wszelkimi sposobami. Niezbędna jest pomoc współpracowników, aby trzymali opętaną osobę nieruchomo. W milczeniu jednak, gdyby coś mówili, szatan mógłby ich zaatakować. Mówić może wyłącznie egzorcysta. Jednak nie po to, aby prowadzić dialog. W tym przypadku dialog stanowi narzędzie złego ducha, który w słowach jest mocniejszy od każdego człowieka. Egzorcysta przemawia, aby dawać rozkazy w imię Boga. Rozkazy stanowcze i zdecydowane, nie pozostawiające miejsca na wątpliwości. Potrzebny jest tylko właściwy język. Ksiądz Amort przystępuje do bitwy wiele razy dziennie. Odprawiając nawet 10-12 egzorcyzmów w ciągu 24 godzin. Każdego dnia nawet w niedzielę, nawet w Boże Narodzenie. Ojciec Candido upominał go, musisz sobie wziąć czasem dzień wolny, nie możesz egzorcyzmować zawsze. Jak grochem o ścianę, ksiądz Amort egzorcyzmował bez ustanku, narażając na szwank nawet swoje zdrowie. Nigdy nie przestał. Spotykał tysiące osób. Bitwa była rzeczywistością długą, stresującą i wyczerpującą wojną przeciwko wrogu człowieka. Przyznał, że został ekspertem w tej dziedzinie, lecz walka bynajmniej nie stała się łatwiejsza. Trudności, które napotykam dzisiaj, wyznał, są takie same jak te, których doświadczyłem za pierwszym razem. Kiedy po miesiącach samotnych prób w domu, ojciec Candido powiedział, odwagi, dziś na ciebie kolej, dziś przystąpisz do bitwy. Pierwszy egzorcyzm. Ksiądz zamord, pamięta swoje wątpliwości, pyta ojca Kandida: masz pewność, że jestem gotowy? Odpowiedź brzmiała, nikt nigdy nie jest gotowy na tego rodzaju rzeczy. Ale ty jesteś wystarczająco przygotowany, żeby zacząć. Pamiętaj, każda walka niesie ze sobą jakieś zagrożenia. Będziesz musiał im wszystkim po kolei stawić czoło. Bezapelacyjny wiatyk ten dzień na zawsze pozostał żywy w pamięci egzorcysty. 21 lutego 1987 roku. Kilka miesięcy po otrzymaniu nominacji od kardynała Poletiego, Kolej na ciebie. Był to przypadek przedstawiony ojcu Kandidowi przez Franciszkanina z pochodzenia Chorwata ojca Massimiliana, jest pewien wieśniak prawdopodobnie opętany. Ojciec Kandido powiedział nie mam czasu pośledci ojca Amorta. Spotkanie odbyło się w małym pokoiku na uboczu. W Antonianium przywiamy rulana nieopodal placu świętego Jana na Lateranie. Ksiądzomord przybył przed czasem i był bardzo rozemocjonowany. Dokonał wielu prób, poważnie się do tego przygotowywał, lecz teraz miał zrobić to naprawdę. Nawet nie znał dobrze tego przypadku, kogo miał spotkać, co się miało wydarzyć w tym pokoju. Przed ojcem Massimiliano a za nim młody, 25-letni chłopak o typowym chłopskim wyglądzie. Pojawił się również trzeci mężczyzna, nieoczekiwany i nieznany. Jestem tłumaczem, przedstawił się. Ksiądz Amort był zaskoczony. W egzorcyzmie nie mogą brać udziału inne osoby. Byłoby to niebezpieczne, szaton mógłby je zaatakować. Ojciec Massimiliano uspokoił go jednak i wyjaśnił, że chłopak kiedy jest w transie, mówi po angielsku i ktoś musi tłumaczyć na włoski. Tłumacz był przygotowany na to, co miało się wydarzyć. Ojciec Massimiliano zapewnił, że nie popełni błędu. Z pasją i dziennikarską precyzją ksiądz Amort szczegółowo opowiedział o swoim pierwszym egzorcyzmie Paolo Rodariemu. Zakładam stółę. Biorę w dłonie brawiarz i krzyż, w zasięgu ręki trzymam wodę święconą. Zaczynam odmawiać egzorcyzm po łacinie. Nie pamiętaj, Panie, win naszych ani naszych rodziców i nie każ nas za nasze grzechy. Ojcze nasz, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Opętany jest jak słup soli, nic nie mówi, nie reaguje. Siedzi nieruchomo na drewnianym krześle, na którym go posadziłem. Odmawiam Psalm 54. Boże, wybaw mnie w imię Swoje, swoją mocą, broń mojej sprawy. Boże, słuchaj mojej modlitwy, nakłuchaj na słowa ust moich. Bo powstają przeciwko mnie cudzoziemcy, a gwałtownicy czyhają na moje życie. Nie mają Boga przed swymi oczyma. Wciąż żadnej reakcji. Rolnik siedzi w milczeniu ze wzrokiem utkwionym w ziemi. Oto Bóg mi dopomaga. Pan podtrzymuje me życie. Niechaj zło spadnie na moich przeciwników i przez wzgląd na Twą wierność. Wytrać ich. Będę Ci ochoczo składać ofiarę, sławić Twoje imię, bo jest dobre, bo wybawiło mnie z wszelkiej udręki, a moje oko ujrzało hańbę moich wrogów. Chwała Ojcu, ocal sługę Twego tu obecnego, Boże mój, bo w Tobie pokłada nadzieję, Panie, bądź dla Niego wierzą warowną. Niech w walce z wrogiem nieprzyjaciel nic mu nie zdoła uczynić i niech syn nieprawości nie będzie w stanie wyrządzić mu krzywdy. Ześlij, Panie, pomoc Twoją z miejsca świętego i z syjonu ześlij mu obronę. Panie, wysłuchaj moją modlitwę i niech dotrze do Ciebie moje wołanie. Pan z Wami i z Duchem Twoim. W tym momencie nagle rolnik podnosi głowę i wpatruje się we mnie. Jednocześnie wybucha wściekłym i przerażającym krzykiem, czerwienieje na twarzy i zaczyna z wrzaskiem rzucać obelgi po angielsku. W dalszym ciągu siedzi, nie podchodzi do mnie. Wydaje się, że się mnie boi. Ale zarazem chce mnie przestraszyć. Kończ to, klecho, cicho, cicho, cicho. I dalej rzuca bluźnierstwa, przekleństwa, groźby. Czym prędzej wracam do rytuału. Panie Jezu Chryste, który tego tyrana odstępce skazałeś na ogień gehenny i który zesłałeś na ten świat Twojego jednorodzonego Syna, aby pokonał tę wyjącą istotę. Przybądź szybko. Przyspiesz Twoje przyjście, by wyrwać z Jego rąk człowieka, którego stworzyłeś na Twój obraz i podobieństwo, ratując przed upadkiem i demonem południa. Wlej, Panie, strach przed Tobą w tę bestie, która dokonuje zagłady w Twojej winnicy. Daj Twoim sługom ufność że mogą toczyć ostrą walkę z najgorszym smokiem, aby on nie pogardzał tymi, którzy pokładają nadzieję w tobie i aby nie mógł powiedzieć tego, co kiedyś rzekł faraon do Mojżesza, nie znam Boga i nie pozwolę Izraelitom odejść wolno. Niech go twoja potężna ręka zmusi do wyjścia ze sługi twojego, aby nie myślał, że może więzić tego, którego Ty raczyłeś stworzyć na Twój obraz i którego odkupiłeś przez Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków, opętany w dalszym ciągu krzyczy cicho, 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 bądź cicho. Spluwa na Ziemię i na mnie, jest wściekły. Wydaje się lwem gotowym do wielkiego skoku. Jest oczywiste, że ja mam być ofiarą. Zdaję sobie sprawę, że muszę kontynuować. Dochodzę do słów: prasipiotibi. Dobrze pamiętam, co powiedział mi ojciec Kandido, kiedy uczył mnie sztuczek, jakich należy używać. Zawsze pamiętaj, że Prasibiotibi jest często modlitwą decydującą. Pamiętaj, że jest to modlitwa, której złe duchy boją się najbardziej. Naprawdę myślę, że jest ona najskuteczniejsza. Kiedy pojedynek staje się trudny, kiedy demon jest wściekły, kiedy wydaje się mocny i nie do pokonania, dojdź do niej jak najszybciej. Będziesz miał z niej wielki pożytek w walce. Zobaczysz, jak skuteczna jest ta modlitwa. Odmawiaj ją głośno, z mocą. Rzuć ją wprost w opętanego. Zobaczysz jej skutki. Rozkazuję ci kimkolwiek jesteś, duchu nieczysty, i wszystkim Twoim wspólnikom obecnym w tym słudze Boga przez tajemnice wcielenia, męki, śmierci, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia pana naszego Jezusa Chrystusa, przez posłannictwo Ducha Świętego, przez powrót tegoż pana na sąd, powiedz mi Twoje imię. Dzień i godzinę Twojego wyjścia za pomocą jakiego znaku to się stanie i nakazuje Ci we wszystkim posłuszeństwo mnie, słudze Boga, choć niegodnemu i żebyś w żaden sposób nie wyrządził krzywdy temu stworzeniu Boga, ani tu obecnym, ani temu, co do nich należy. Opętany, nie przestaje wrzeszczeć. Teraz jego lament jest wyciem, które sprawia wrażenie, jakby dobywało się gdzieś z wnętrzności ziemi. Nalegam, egzorcyzmuje cię, duchu nieczysty. Wszelki ataku nieprzyjaciela, wszelki legionie diabelski w imię naszego pana Jezusa Chrystusa, wyrwij się i ucieknij z tego stworzenia Bożego. Krzyk! Przechodzi w wycie, które staje się coraz głośniejsze, wydaje się nieskończone. Posłuchaj uważnie i zadrżyj, szatanie nieprzyjacielu wiary, przeciwniku ludzi, przyczyno śmierci, złodzieju życia, wrogu sprawiedliwości, korzeniu zła, źródło wad, kusicielu ludzi, zwodzicielu narodów, podżegaczu do zazdrości, początku chciwości, przyczyno niezgody, wywołujący cierpienia. Jego oczy Wywracają się do tyłu, głowa zwisa za oparciem krzesła. Krzyk w dalszym ciągu jest bardzo głośny i przerażający. Ojciec Maksymilian stara się go mocno trzymać, podczas gdy tłumacz przestraszony cofa się o parę kroków. Daje mu znak, żeby się cofnął jeszcze dalej. Szatan się rozwścieczył. Dlaczego nadal tu jesteś? I stawiasz opór, skoro wiesz, że Chrystus Pan zniszczył Twoje plany. Boisz się tego, który został złożony w ofierze w figurze Izaaka, został sprzedany w osobie Józefa, zabity w figurze baranka, został ukrzyżowany jako człowiek, a potem zatriumfował nad piekłem. Idź precz w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Demon zdaje się nie ustępować. Ale jego krzyk w tym momencie łagodnieje. Teraz patrzy na mnie. Odrobina śliny wypływa mu z ust. Ponaglam go. Wiem, że powinienem go zmusić do ujawnienia się, do wyjawienia mi swojego imienia. Jeśli mi je powie, będzie to znak, że jest prawie pokonany. Ujawniając się, bowiem zostaje zmuszony do gry w otwarte karty. A teraz powiedz mi, duchu nieczysty. Kim jesteś? Powiedz mi swoje imię. W imię Jezusa Chrystusa powiedz mi swoje imię. Po raz pierwszy odprawiam duży egzorcyzm, a więc i po raz pierwszy żądam od złego ducha, by ujawnił mi swoje imię. Jego odpowiedź: Mrozi mi krew w żyłach. Ajem Lucifer, mówi cichym głosem. Powoli artykułując wszystkie sylaby, jestem lucyfer. Nie mogę ustąpić. Nie mogę się teraz poddać. Nie mogę pokazać, że jestem przestraszony. Muszę kontynuować egzorcyzm z mocą. To ja prowadzę grę. Nie on. Nakazuję ci, padawny wężu. W imię sędziego żywych i umarłych, twojego stwórcy, stworzyciela świata, tego, który ma władzę, strąć cię do Gehenny, abyś natychmiast wyszedł przestraszony razem z twoim wściekłym wojskiem, z tego sługi Boga, który uciekł się do kościoła. Lucyferze, ja ci ponownie nakazuję, nie mocą mej słabości, ale mocą ducha świętego, wyjść z tego sługi Bożego, którego Bóg wszechmocny stworzył na swój obraz. Ustąp więc! Ustąp nie mnie, ale szafarzowi Chrystusa. Nakazuje ci to potęga tego, który przez swój krzyż poddał cię pod swoją władzę. Drżyj przed siłą tego, który pokonawszy piekielne męki, wyprowadzi duszę do światła. Opętany znów zaczyna wyć. Głowa ponownie odrzucona do tyłu za oparcie krzesła. Kręgosłup zakrzywiony, minęło ponad pół godziny. Ojciec Kandido zawsze mi mówił: Dopóki masz siły i moc, kontynuuj, nie należy ustępować. Egzorcyzm może trwać nawet cały dzień. Przerwij dopiero wtedy, gdy zrozumiesz, że twoje siły fizyczne nie wytrzymują. Myślę nad wszystkimi słowami, które powiedział mi ojciec Kandido. Bardzo chciałbym, aby był teraz przy mnie, ale go nie ma. Muszę działać sam. Niech wstąpi w Ciebie strach przed ciałem człowieka, strach przed obrazem Boga. Nie możesz się sprzeciwić ani zwlekać z wyjściem z tej osoby po tym, jak Chrystusowi spodobało się zamieszkać w ludzkim ciele. Ja byś nie uważał mnie za godnego pogardy, bo znasz mnie jako wielkiego grzesznika. Rozkazuje Ci to Bóg, rozkazuje Ci to majestat Chrystusa. Rozkazuje ci to Bóg, Ojciec, rozkazuje ci to Bóg, Syn, rozkazuje ci to Bóg, Duch Święty, rozkazuje ci to Tajemnica Krzyża. Zanim zacząłem, nie myślałem, że to może się zdarzyć. Nagle jednak mam wyraźne wrażenie diabelskiej obecności przede mną. Czuję tego szatana, który się we mnie wpatruje, przenika mnie, okrąża mnie, powietrze staje się chłodne. Jest przerażająco zimno. Również o tych skokach temperatury mówił mi wcześniej ojciec Kandido, ale czym innym jest słyszeć o pewnych rzeczach, a czym innym ich doświadczyć? Staram się skoncentrować. Zamykam oczy i z pamięci dalej wypowiadam słowa modlitwy. Wyjdź zatem, buntowniku. Wyjdź, kusicielu, pełen oszustwa i fałszu, nieprzyjacielu cnoty, prześladowco niewinnych. Ustąp miejsca Chrystusowi, w którym nie ma nic z Twoich uczynków. On Cię ogołocił. On zniszczył Twoje królestwo, zakuł Cię w kajdany i pokonał, zniszczył Twoje krętactwa, wtrącił Cię w gęste ciemności, gdzie Tobie i Twoim poplecznikom przeznaczony jest koniec. Dlaczego stawiasz opór jak zuchwalec? Dlaczego ośmielasz się odmawiać? Jesteś winny wobec Boga Wszechmocnego, którego rozkazy złamałeś. Jesteś winny wobec Jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego ośmieliłeś się kusić i miałeś czelność ukrzyżować. Jesteś winny wobec ludzkości, której wpuściłeś śmiertelny jad, przekonując ją do złego. W tym momencie wydarza się coś nieoczekiwanego. Nie powtórzy się to już nigdy w ciągu całej mojej długiej kariery egzorcysty. Opętany staje się jak drewniana kłoda. Nogi wyciągnięte do przodu, głowa wygięta do tyłu i zaczyna lewitować. Unosi się poziomo na pół metra nad oparciem krzesła. Tkwi nieruchomo w takiej pozycji przez kilka minut, zawieszony w powietrzu. Ojciec Maksymilian cofa się, ja pozostaję na moim miejscu. Mocno trzymam krzyż w prawej ręce, a rytuał w drugiej. Przypominam sobie o stule, biorę ją i jednym końcem dotykam ciała opętanego. Ten wciąż pozostaje nieruchomy, sztywny, milczący. Próbuję zadać kolejny cios. Idź precz z tego człowieka. Trudno jest ci stawiać opór. Trudno jest ci wierzgać przeciw ościeniowi, bo im bardziej zwlekasz z wyjściem, tym większa staje się twoja wieczna męka, bo gardzisz nie ludźmi, lecz tym, który panuje nad żywymi i umarłymi, tym, który. Przyjdzie, aby sądzić żywych i umarłych i czasy za pomocą ognia. Wyjdź bezbożny, wyjdź niegodziwcze, wyjdź z całym Twym matactwem, bo Bóg chce, aby człowiek był Jego świątynią. Dlaczego więc się upierasz, by tu pozostać? Oddaj chwałę Bogu Ojcu Wszechmogącemu, przed którego obliczem zgina się każde kolano. Ustąp miejsca naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który dla zbawienia człowieka wylał swoją krew przenajświętszą. Pozwól wejść Duchowi Świętemu, który przez swego błogosławionego apostoła Piotra wyraźnie cię pokonał w osobie Szymona Maga, który potępił twoje kłamstwo w małżonkach Ananiaszu i Safirze, który zabił cię w osobie króla Heroda, co nie chciał oddać czci Bogu. On cię skazał na zagładę przez swego apostoła Pawła, czyniąc ślepym Maga Elimasa. Przez tegoż samego apostoła nakazał ci wyjść z wieszczki, rozkazując ci swoim słowem. Dlatego wyjdź teraz, idź precz, kłamco. Twoje miejsce jest na pustyni. Twoim mieszkaniem jest wąż, upokórz się i oddaj pokłon. Nie masz już na co czekać, oto bowiem szybko zbliża się pan, władca. Ogień płonie przed Nim. Poprzedza Go i spala dookoła wszystkich Jego nieprzyjaciół. Choć możesz oszukać człowieka, nie możesz szydzić z Boga. Wypędza cię On, przed którego oczyma nic się nie ukryje. Przepędza Cię On, którego mocy wszystko jest poddane. Wyklucza cię On, który przygotował dla Ciebie i dla Twoich aniołów ogień wieczny. Z Jego ust wychodzi ostry miecz, On, który przyjdzie, by sądzić żywych i umarłych, i czasy za pomocą ognia. Amen. Głuchy odgłos odpowiada na moje Amen. Opętano suwa się na krześle. Mam rocze słowa, które z trudem udaje mi się zrozumieć. Potem mówi po angielsku: Wyjdę 21 czerwca o godzinie 15. Następnie patrzy na mnie. Teraz jego oczy są już tylko. Oczami biednego rolnika są pełne łez. Rozumiem, że wrócił do siebie. Obejmuję go i mówię: Wkrótce to się skończy. Ksiądz Amort walczy dalej. Biografia egzorcysty Watykanu. Wydawnictwo Esprit.